porządku. Zadanie poboczne, ścieżki przeznaczenia. Musimy pokazać, że jesteśmy cnotliwi na jakiejś wyspie. Nie jest nic opisane dokładnie, co tam trzeba zrobić, ale jeśli jakiś śmiałek pokaże, że jest cnotliwy i tak dalej, to zdobędzie nagrodę. Ja jestem super cnotliwym wiedźminem. To się musi udać. Chodź, Płotka. Jedź, Płotka. Dobra. To jest na środku wyspy, ale my sobie tam z buta jakoś... Dobra, Płotka wpływać nie potrafi. Sami sobie tam przepłyniemy. Kamienie tutaj są. Stelnik. Chodzę po wodzie. Zupełnie jak... Jak to? Jak nartnik. A ty myślałeś, że kto? Nieważne. Pewnie ci się wydawało, że już nic w życiu się nie zaskoczy, co? Błąd! No i co, pustelniku? Witaj. Nie wiesz, jakim cudem udaje mi się chodzić po wodzie? No pewnie, że wiem. Jak widzisz, mam tu swoją pustelnię od niepamiętnych czasów i powiem ci, że to jest specyficzne jezioro. Na czym polega jego specyficzność? Poza tym, że można po nim chodzić. Na dnie jeziora spoczywa magiczny miecz. A ja jestem tym, który sprawuje nad nim pieczę. Miecza dosięgnąć może tylko ten, kto posiadł 5 cnót rycerskich. Przecież to mój wiedźmiński miecz. Z tymi moimi cnotami to może lepiej bym nie przesadzał. Wiem, kim jesteś. Wiedźminie. Ciężko go nie poznać. Dowiodłeś już, że potrafisz okazywać współczucie. Jesteś człowiekiem honorowym, o czym przekonało się wielu. Na temat twojej waleczności krążą legendy. Jeżeli pragniesz zdobyć miecz, musisz mnie przekonać, że jesteś tego godzien. Na tych głazach są wyryte inskrypcje cnót. Waleczność, honor... Mądrość, współczucie. To coś świeże mi się nie uda. I hojność. W czasie twoich przygód w Toussaint możesz dowieść, że owe cnoty nie są ci obce. Na świecie jest wielu potrzebujących, dzięki którym udowodnisz swoją rycerskość. Kiedy nadarzy się szansa dowieść swojej hojności? O fuck, a ja już wykiwałem tyle osób. Ludźmi hojność to cecha, która sprawia, że o ja, a ja już wszystkich porobiłem na kasę. Współczucie, no ale ja współczucie. Przeczytaj inskrypcję na głazach, haha, honor. Nie no się. Zawsze odpowiada za swoje czyny, stawia czoła wyzwaniom i brzydzi się kłamstw. Często je komplikuję, pamiętam, że mądre decyzje to nie są te, które sprawiają, że życie staje się prostsze. Jeszcze czegoś nie przeczytałem. Zawsze stanie w obronie pokrzywdzonych. I jest odważny. Czyli jeszcze muszę hojność i mądrość. Kurde, temu małemu mogę wtedy kasę zapłacić. No dobra, no, życie, no to tak teraz tego nie zrobimy, bo niestety... Widzicie, jestem zdolny do współczucia, do honoru i swoją waleczność. Jeszcze potrzebuję mądrość i hojność. Przemierzając urokliwe uliczki Beauclair, Geralt natknął się na sprawę skrajnie nieromantyczną. Otóż nocami coś strasznie hałasuje na miejskim cmentarzu. My to idziemy zrobić... Mądrze i hojnie.
No wiem, Pocybut chciał hajs na biznes, a ja go olałem, jeszcze wyśmiałem go. To mi mam teraz za swoje, nie? Ale porobiłem, dobra, będę musiał tu z buta zadylać, że tak powiem. Nie no, bo ja mu rzuciłem znak i powiedziałem, że on nie chce kasy i on nie chciał kasy. A mogę mu po prostu dać tą kasę. Pamiętam, byłem tu kiedyś koło tego dzika i on tak sobie biegał, a ja obok niego przyjechałem, tak jak teraz. Olewam dziki. Dajesz po tych mostkach, nic ci się nie stanie, płotka. To są ogrody pałacowe, pamiętacie? Tutaj początek fabuły. Ależ mnie bolą kolaniska. Ciężko, ciężko na służbie z pustym brzuchem. Ham! Geralt! Siema! Ham! Ciężko na służbie z pustym brzuchem, może chcesz kanapkę ci przyniosę. A wiedźmini to jedzą ser przed deserem czy po? Nawet tak bajkowe księstwo jak tu są, ma swoje mroczne sekrety. Mhm. Stół i wino sprzyjają przyjemnej zabawie. Tu jakieś wieże tu są. Może tu zioła da się zdobyć. O, patrzcie. Ale przeszedłem. No już prawie jesteśmy w mieście. Koleś się jakiś zdenerwował. Tu byśmy mogli odebrać nagrody za questy, które żeśmy zrobili. No to jest opcjonalna opcja, ale można co zrobić. Witajcie, rycerzu. Doszły mnie słuchy o waszej wielkiej odwadze. Oto zapłata za poświęcenie. Pokaż co masz. On chyba miał te książki do Gwinta, nie? Historia Gwinta, książka. Można to kupić? Czekajcie. No to do zobaczenia. Bywajcie, rycerzu. I co? Przeczytałem to? Chyba nie bardzo, kurde. Dobra, idziemy do Liska Fietruska. Uważajcie na siebie. Praca w uszlach. Wybaczcie. Ola mowa. Dobra. Gdzie ten quest rozdają? 100 metrów jeszcze. I będziemy. Myślałby kto? Cholwa! I tam jakaś panienka chce pomóc. Jaki jest twój... A cóż tu się dzieje? Ekwipunek wejść i przeczytaj, tak, ale zawsze jak se kupuję, to po trwał jest. A ja tu mam 500 milionów książek i ci, jak ja to mam, patrzcie na to. Nie. Wejść sobie teraz znajdź, która to była. Nie mam pojęcia, która to jest książka. Książki, nie? Nie wiem, czy one się kolejnością. Książki. No i gdzie ten Gwint?
Nie ma tu nic o Gwincie, no i to jest właśnie dziwne. Tu też są książki swoją drogą. Weźcie teraz, znajdźcie, gdzie jest akurat ta, którą wiecie. Nie mam zielonego pojęcia, no sorry, ale to jest tak zrobione, że ja tam znajdę książkę, którą akurat sobie kupiłem tu w życiu. Geralt z Rivii, słyszeliście? Siemaneczko! A oni są na piętrze, jest koleś. Co to za porządki? Czemu nikt się tym nie zajmie? Jest. O co chodzi? A wyście może w sprawie ogłoszenia? Mistrz Wiedźmiński? Tak, to my. To ty masz problem z jakimiś hałasami na cmentarzu? Tak, tak! Wygląda na to, że tylko ja! Nikt inny się nie pofatygował, żeby się tym zająć, a hałasy wszyscy słyszą! O, widzę karty do Gwinta. Trzeba z niej zagrać. Byłem z tym u gwardii książęcej. Podobno nic nie znaleźli, ale kto ich tam wie, czy w ogóle szukali? To co mam zrobić? Sam się po cmentarzach szwendać. Te hałasy powtarzają się regularnie? Co noc? Ja tu zaraz obok mieszkam, to słyszę wyraźnie, jakby mi kto trąbkę do ucha przystawił. Kurwa! A potem... Coś jakby niedźwiedź pierdolnął w kredens. Rozumiem. Tyle, a tramwaj jeździ. No dobra. Ile za to dostanę? Dobry quest. Jak... Pozdro dla kumatych. Byście chcieli? Dobra, panie, z tą to się tak Boże święty. Chyba tyle nie mam. Może jakaś świąteczna zniżka z okazji turnieju. Dobra, panie, odpuszczę ci, bo widzę, że jesteś biedakiem. Zajmę się tym. Były jakieś ofiary? Albo zaginął ktoś ostatnio w okolicy? Czy to tylko hałasy? Nie, nikomu nic się nie stało, na szczęście. A co, myślicie, że to może być jakiś potwór? Może, ale nie musi. Równie dobrze mogą to być hieny cmentarne, albo jakiś bezdomny. Przekonamy się. Sam już nie wiem, co gorsze. No nic. W każdym razie ruszajcie, mistrzu. Ruszam. Dobra. Lepiej umrzeć z pijaństwa. A naszą księżną też? Chudy siwy. Jest i cmentarz. Nie słyszę żadnych hałasów. Ale może warto się rozejrzeć. O! Jakieś ślady? Jak kto młody i bogaty, to se może popić. Jakieś ślady? Wgnieciona trawa i... majtki. Chyba nie o takie jęki chodzi. Co kurde? Skąd się tam majtki wzięły? Ktoś zgubił majtki na cmentarzu. Zerwana kłódka. Ktoś wkradał się na cmentarz. Hmm.
No, mały szaberek cmentarny w stylu tak wiedźmińska, szkoła wiedźmińska. Te hałasy to może być robota hien cmentarnych, ale i tak trzeba poczekać do wieczora, żeby to sprawdzić. Rozkazy Robina jakiegoś. Ten głupi kutas Bruce znów chciał nas oszukać, ale nie tym razem. Weźcie kilo w łopatę, złóżcie wizytę naszej zmarłej pryncypałcy. I kocia morda nawet za życia była mi wstrętna. Dlatego na samą myśl, żebym miał ją oglądać po śmierci, dostaję krwawej biegunki. Zabierzcie klejnoty, perły i resztę precjozów, które ten idiota Bruce wrzucił jej do grobu, wracając na metę. Robin, PS. Podobno od śmierci Seliny ten pentak pląta się gdzieś pod cmentarzu za murami i zawodzi do księżyca. Jak znam życie, to ma przy sobie kluczyk do szkatułki, którą pogrzebał tę sukę. Można by było skrócić jego cierpienie, ukręcając mu łeb albo wrzucając go do jeziora, ale sam się nie utopił. Dobra. Jakie miecze tutaj. No to mi się podoba takie szabrowanie. No, taka wiedźmińska już jest dola, że trzeba groby plądrować. Czaszkę żeśmy komuś ukradli, masakra. Co ten wiedźmin? Jakieś alchemiczne, kurde, klimaty tu są. Za szkatułka, że mi się nie podświetla. Aha, bo tu nie da się jej ukraść po prostu, dobra. O. Zamknięte. Ciekawa. Może po zmroku na ten cmentarz lepiej, żeby nam to źródło hałasu gdzieś tam, wiecie, zaczęło hałasować, nie? Wskaźnik na mapie nam pokazuje, że raczej powinniśmy stąd wyjść. Wiecie co, ja poczekam, ja tu przemedytuję do nocy i zobaczymy, gdzie to źródło hałasów jest. Może się pojawi nagle, będzie łatwiej znaleźć. Zaraza. O. Znowu ktoś się tłucze. Hałas zdaje się dobiegać z katakumb. O, widzicie? To stąd dochodzą te hałasy. Nikogo nie ma? Dziwne. Nie wygląda to też na leże baby cmentarnej. To nie może chodzić o hieny cmentarne, bo na pewno by nie zostawili złoconego wazonu.
Louis de Corentin odszedł w dniu wspomnienia świętego Dyzmu. Pogrzeb był niedawno. Roztrzaskane naczynie, jakby ktoś cisnął nim o ścianę. Tu spoczywa Margot de Corentin. Nie ma śladów potworów ani hien cmentarnych. Lekki bałagan i tyle. Może to jednak nie tu? Dziwne. Niemożliwe. Hałas wyraźnie dochodzi z tego grobowca. Coś tam kurde stęka. Tu chyba nie byliśmy. Coś tu jest nie tak. Trzeba się tu gdzieś zaczaić i poczekać na rozwój wypadku. Tu się ukryję i będę. Wiedźmin to jest jednak, schował się za posągiem. Niesamowity gość. Nic, tylko całymi dniami bimbał i grał w te przeklęte karty, jak jakiś krasnolud. Tfu, do stu diabłów. Jasne, bo lepiej sterczeć pod świątynią Lebiody i modlić się ranki wieczory. Niewdzięcznik, za ciebie też się modliłam, żebyś jarzmo hazardu zrzucił. No to marnie ci poszło. Widać, bogowie też mieli dość tego jaskotu. A ty tu czego? To prywatna rozmowa. Nie można tam trochę ciszej? Sąsiedzi się skarżą. Jacy sąsiedzi? Przecież tu wszyscy nie żyją. Nie wiem, kim jesteś, ale ratuj mnie! Nie chcę przez wieczność leżeć obok tego bezbożnika! Zabierz go z mojej krypty! Ale o co tu właściwie chodzi? No właśnie, o co chodzi? To moja krypta! Moja! A ta raszpla nawet po śmierci nie chce się odczepić i mi kołki na głowie ciosa! Gdzie ja miałam oczy, jak za niego szłam? Tego bydlaka, karciarza i szulera! Nawet własne dziecko byś w gwinta przegrał! To było raz, kurwa, i to żartem! Ile razy mam ci powtarzać? A kto nasz cały majątek na posąg Lebiody oddał? To był zbożny cel! Zbożny! Światłość naszego błogosławionego proroka odmieniłaby ten kraj hazardu i herezji! Skąd na miłość bogów mogłam wiedzieć, że to szpindel? Bo cię ostrzegałem! Jakieś 500 razy! Cisza! Uspokójcie się oboje! No dobra. To czyja jest właściwie ta krypta? Jak to czyja? Moja. Rodzinna. De Corentin. Co ty, czytać nie umiesz? O tak! Ale to za mój posag wykupiona od wierzycieli. W tej sytuacji nie widzę innego wyjścia, niż przenieść jedno z was. Wtedy znowu będzie tu spokój. Tak, zabierz jego. Jeśli to zrobisz, to ja powiem ci, gdzie ukryłam jego szczęśliwe karty do gwinta. Wiedziałem, że to ty. Nie no, trzymajcie mnie. I nie dość, że chcesz mnie wyrzucić z mojej własnej krypty, to jeszcze mu zapłacisz moimi kartami. No ja bym chyba chciał kartami. Karty mi są potrzebne do gwinta. Zaraz mnie szlak trafi. Gdybym miał te karty na turnieju w Belhaven, to bym nadal żył. To przez ciebie, cholero jedna, mnie zaćkali! O nie! Za twoje długi cię zabili, nie przeze mnie! No, sprzedam nie się za kartę. Nie będziesz chyba słuchać tej starej dewotki.
Wiem, gdzie schowała te karty. Sam ci je dam. Tylko ją stąd wynieś na miłość Lebiody. Dobra, wyniesiemy starego. Muszę się zastanowić. Bo no to on, wiecie, z hazardzistą, przegrywem i tak dalej. No dobrze. Jedno z nich trzeba przenieść. I rzekł prorok Lebioda. Nie będziesz grać na pieniądze. Biorę jego urnę. A więc dałeś się jej nabrać, kurwa. No dobra, słuchaj, mam małą prośbę. Bądź człowiek, weź ty mnie zostaw w komorze Poklarskiego Towarzystwa Gwintowego. Jest tutaj, niedaleko. A ty byłeś członkiem? No właśnie, nie. Ale byłoby miło w sumie. Po śmierci to chyba nikomu nie robi różnicy. W sumie mi też nie robi. Zajmę się tym. Gdzie ta komora? Jak zejdziesz do katakumb, idź prosto. Wejście do komory jest na początku korytarza po prawej. Dzięki. Trochę się nie wyspałem, wiecie, żeśmy wczoraj do późna grali. Ta temperatura tutaj w pokoju, nie wiem, 35 stopni chyba. Palec jej pokazał. Dobra, idziemy. Głębiej w katakumbach. No to idziemy. To chyba ta komora, o której mówił Louis. A ci co? Kart szukają. Panowie też do tego klubu Gwinta? Co kurwa? Coś ty za jeden? Kto cię nazwał? Tak wiele pytań i tak mało odpowiedzi. Kurwa! Filozof się znalazł. Brać go, chłopaki, przeca samo jeden. Gdybym dostawał koronę za każdym razem, gdy to słyszę. No i porąbani. Tu będzie dobrze. Jakaś książka tu jest. Dobra. Czas zgłosić się do Margo po nagrodę. Co za książka? Ty wiedźmin, rusz się, chodź. Hymna część Gwinta. Gwint jest jak czerwone wino, Gwint to noc z piękną dziewczyną. To refren. Gwint moja miłość, Gwint moją miłością, Gwint moją wolnością, Gwint moją przeszłością i Gwint moją przyszłością. No co piękny. Bo to mi się podoba. Sprawdzam tylko, czy tu coś nie leży, jakaś karta do Gwinta za ścianą. No dobra, musimy wrócić do babeczki. Kurde, to jakieś fajne rzeczy są jeszcze, trzeba to przeszukać wszystko. To zamknięte, nie? Dokładnie. Dobra, idziemy. Idziemy od... wziąć te karty. O, a to co? Nie, karta zawsze im idzie. Ja bym chciał być członkiem bukanerskiego, kurde, bukalerowego, czy jak to się nazywa.
baklerowego członku klubu Gwinta. No i co? Załatwione. No to gdzie ta szkatułka z kartami? Gdy wyjdziesz przez bramę bednarzy, skręć w prawo. Łatwo rozpoznasz nasz dom po szyldzie z drzewem nad drzwiami. Szkatułkę znajdziesz w ogrodzie. Zakopałam ją pod krzakiem róży. Dobra, w prawo. Szyld z drzewem, krzak róży. Prosto. Zapamiętam. Znamy radę tu ogarnąć temacik. A co zrobiłeś z Louis? Fakt, to był kawał drania. Świata nie widział poza Gwintem, ale nie chciałabym, żeby skończył w rowie czy w wychodku. Nie martw się. Znalazłem mu dobre miejsce. Będzie się tam czuł jak w domu. Bywaj. Słabe to jest oni. Dobra, oni jakby wierzą w tego Lebiodę, coś tam, a co, a po śmierci siedzi w jakimś w krypcie i koniec. Cały... Ech, miłość, młodość, awantury. Milton, o, de Peyrac. Widzicie, Milton de Peyrac tu spoczywa. Panie i wina chlanie. Ot, które w życiu bym tam nie doszedł, jak to jest 200 metrów stąd. Słynny Geralt! Nie zatrzymywać się! Dalej, dalej! Słynny Geralt. Tu jest Beauclerc i wszystko jest w porządku. To jest naprawdę w prawo i koniec? Prezentacja pomnika Reginaldo Dobry zostaje zaniesiona. Aha, bo musimy bramą wyjść, dobra, bo myślę, że bramą z cmentarza. Urodzić się w Toussaint, to urodzić się pod szczęśliwą gwiazdą. O! Nie, naprawdę darować fajny ten dodateczek. Burt nie wszczynać. Już tu dobrze gramy, dobre 20 darować ponad godzin. Burt nie wszczynać. Sporo jeszcze przed nami. Ej, przystojniaczku! O, jest dom z drzewem. Szyld z drzewem. To pewnie ten dom. Trzeba iść na tył i poszukać w ogrodzie czegoś. Medalion drzewa. Trzeba będzie iść za około. Coś jest nie tak. Kurde, wyrosło. No i moi drodzy, moje karty do Gwinta. No jest. Tak, jak mówiła. No i co, jakie karty dostałem? Aha. Wampir. Są i karty do Gwinta. Jak obiecałem. Jedna. Ktoś poprosił, żebym wymedytował do rana, bo nic nie widać. Rzeczywiście warto w dzień bardziej grać niż w nocy, bo jest bardzo ładny teren tu. Chodź tu, chłopie. Czekajcie, bo może tu się da bliżej do tego miasta wjechać gdzieś. My jesteśmy tu, a musimy się tu udać. To się tu przeteleportujmy. No, chwasty takie zarosły w ogródku. Zakramić chwasta w ogródku, co was może w całości zjeść. No nie fajnie.
Kurde, pejrak. To nam przyniesie jutro. Ale wieje. Gdzie ten ziomek jest? To on? Załatwione. Nie będzie więcej hałasów na cmentarzu. No, nareszcie wyśpię się we własnym łóżku. W Lisku też zrobiło się za głośno. Co za ludzie? Drą się jak opętani. Jeden ciągle tylko Odrin, Odrin, jak pomylony. No dobrze, a co to było tam na cmentarzu? Potwory, jak mówiliście? Nie, kłótnie małżeńska. I to wszystko? A wrzeszczeli jak potępieńcy. No cóż, przykro mi, że kłopotaliście się dla takiej głupoty. Tu macie za fatygę. Dzięki. No i kurde, i porobione. Ale wieje. Fajny ten kłościk nawet był, taki inny. Pokaż mi swoje towary, chłopie. Nic mi, chłopie, nie możesz sprzedać, co ja bym chciał. Dobra. Moi drodzy, co myśmy robili? Cmentarna kłótnia, tak? To była. Kłeścik. Cmentarna kłótnia.